Wspólne dyżury miały przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo wypoczywającym nad wodą. Zalew Domaniowie jest miejscem, w którym turyści chętnie spędzają czas. Jest to szczególny zbiornik, ponieważ tu najwięcej się odbywa imprez motorowodnych, imprez żeglarskich, jak również najwięcej osób może wypoczywać. Dlatego tak szczególnym troską, tak szczególną troską darzymy tutaj to miejsce, mając tutaj nawet i weekendowe dyżury ratownicze. W akcję oprócz ratowników środowiskowo-lekarskiego WOPR zaangażowani byli także policjanci Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz Komendy Powiatowej Policji w Przysusze. Wspólnie patrolowali i w razie konieczności pomagali osobom, które miały kłopoty. Do żadnego zdarzenia tutaj nie doszło, nie nastąpił żaden zgon żadnej osoby. Najważniejsze jest to, że jest tutaj bezpiecznie. Miały miejsce jedynie dwa takie zdarzenia, w których jeden spowodowany był warunkami atmosferycznymi, łódka się przewróciła. W drugim przypadku doszło do jakiejś awarii silnika na terenie zalewu, ale policjanci pomogli. Przeprowadzili akcję tak, że wszystko skończyło się dobrze. W trakcie wakacji prowadzona była przez ratowników akcja Bezpieczne Mazowsze. Jej głównym założeniem było to, aby szkolić chętne osoby i tym samym przekazywać im wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Chętni byli i jak nam mówili, wiele się nauczyli. Jak udzielać fachowo sztuczne oddychanie, jak udzielać pomocy dzieciom, małym, większym. Także myślę, że w tej dziedzinie dostałam takie odpowiednie przez tych młodych ratowników przeszkolenie. Także w tej chwili wiem, jak się zachować, jeśli ktoś spotkam osobę, która przejdzie udar, zawał, tak? Czy to będzie wypadek samochodowy, czy normalnie jakaś nieprzytomna osoba na ulicy. Projekt dofinansowany został środkami z samorządu województwa mazowieckiego. Był realizowany na terenie Pionek, Jedni, Letniska oraz Iłży.